serwisie, jeszcze skasujemy serwis. Taki ładny porszak dzisiaj u mnie na cały dzień. Trzeba go trochę przygotować na zimę, poprawić wszystko, wszystkie rury, ponaciągać paski, posprawdzać oleje, wszystko, zamocować maskę, mocowania, bo gdzieś się urwało i będzie pan zadowolony. Ładna bryka. Zrobię tylko żarówki z przodu, postojówki i z tyłu świetlnej tablicy. Ryta znowu, laleczka taka, że masakra, kurde. Ładny sprzęcik, kabiolecik. Robię światełko, wypisuję przegląd, klient wyjeżdża. No, a ja teraz stoję na serwisie olejowym i hamulcowym Borgwarda. Piękny samochód, 1957 rok. Cacuszko, pięknie utrzymany. Stały klient do nas przyjeżdża. LT45! A, kubany! Normalnie! Ale pięknie gada. Doprowadziłem go do perfekcji. Na dotyk! Ale pięknie działa. Morgan, 1955 rok. Piękny samochód. Piękną Lancię i Tygrale. Za same siedzenia goś wymolił tyle kasy, że masakra. Pięknie odrestaurowana. Zakładam nowy pasek wzmocniony. Będzie mały swap i inne sprawy. Piękne cacko. Naprawdę piękne. Oryginalny GTI. Jedyneczka. Przyjechał na przegląd. Skrzynia piąteczka. Ale rarytas, chłopie. Taki AMG V8 biturbo zchipowane na 760 koni. Siekiera. As! Ty, no jest cacuszko, nie? Eska ładna, zobacz. Porsche 5 cylindrów, oryginalnie 350 koni. Teraz ma 430. Piękna maszyna, człowieku. GT, nie? Bujesz ci się jak psu jajca, że tak powiem. No, dzisiaj taki Chevrolecik na cały dzień. Trzeba poprawić instalację, ponaprawiać kable, polutować, popowieszać wszystko. I będzie pan zadowolony. A, cacuszko, ładny. Człowieku, gada na widok kluczyka. Oba jak gada. Zobacz jaki Chevrolecik. Benzynka, rzędowa szóstka. 46 rok. Ale cacuszko. Ale cyka, nawet się motor nie ruszy. Piękny statek. Klient przyjechał. Spowaliśmy mu wydech i się zamontował.